Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem, a w dzisiejszym odcinku przygotujemy chrupiące kotleciki z kaszy jaglanej. Przepis pochodzi z książki Polka przy garach, czyli jak gotować i nie zwariować. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Lubię proste przepisy. Bardzo fajny e-book, żałuję tak naprawdę, że nie kupiłem wersji drukowanej. Trzeba było na nią czekać, prawdopodobnie ona jest drukowana specjalnie na zamówienie. Ja nie lubię czekać, dlatego kupiłem e-booka. Ponad 300 stron, fajne przepisy. Dzisiaj przygotujemy kotleciki jaglane. Bazą do tego jest kasza jaglana. Tutaj ten przepis jest aż na 25 kotlecików. Ja tutaj przygotowywałem wszystko z połowy. Połowa to jest półtorej szklanki kaszy jaglanej, jedna marchewka, pół pietruszki. Tu mamy chyba są półtorej łyżeczki płatków drożdżowych, pół cebulki, 50 gramów mąki kukurydzianej, łyżeczka, tutaj jest pół łyżeczki tak naprawdę słodkiej papryki i pół łyżeczki curry. W przepisie jeszcze był gram masala, ale niestety go nie miałem w domu. Całość ugotujemy, a jeszcze zapomniałem, kaszę jaglaną gotujemy na bulionie warzywnym. Robiłem ją w proporcji jedna szklanka kaszy na 2,25 szklanki wody. Najpierw wodę zagotowałem, do tego dodałem bulion warzywny, a potem kaszę i gotowałem przez 15 minut pod przykryciem. A całość usmażymy na naszym maśle klarowanym ghee. Zaczynamy od podsmażenia warzyw. Zaczynamy od zeszklenia cebulki na maśle klarowanym. Chwileczkę podsmażę cebulkę, podam, potem dodam resztę warzyw i będziemy je dusić pod przykryciem przez 10-15 minut. Cebulka wygląda na zeszkloną, dodaję tutaj mamy marchewkę i pietruszkę, ale w przepisie było też, że można użyć innej bulwy. I do tego jeszcze połowę przypraw, czyli ćwierć łyżeczki, tu mamy papryki słodkiej i curry. To wszystko sobie wymieszam na patelni i zostawię na 10 minut pod przykryciem, żeby warzywa zmiękły. A przepraszam bardzo, ale się pomyliłem, będziemy tylko 5 minut tak naprawdę dusić, nie ma sensu dusić 15 minut. Tyle warzyw, w całym domu pachnie ładnie curry, uwielbiam ten zapach, także już mi się ten przepis podoba. Warzywa mamy podduszone, wracamy do naszej miseczki. Tutaj mamy wcześniej ugotowaną i ostudzoną, co ważne, kaszę jaglaną. Dodaję do niej nasze przed chwileczką podduszone warzywa. Mąkę kukurydzianą, płatki drożdżowe i resztę przypraw. I wszystko sobie wymieszamy i zostawimy na około 10 minut, żeby się tak przegryzło. Wracając do książki, to bardzo mi się podoba idea, jak gotować i nie zwariować książki w kuchni. Nie miałem jeszcze okazji dokładnie książki przeglądnąć, ale jest około 300 stron, także przepisów jest naprawdę sporo i przy okazji zauważyłem, że jest pisana jak na książkę dość ciekawym, takim luźnym językiem. Momentami dla mnie dość zabawne są tam teksty, także polecam książkę. Znajdziecie ją na stronie Polki, na jej blogu. Zresztą jak wrzuciłem taką zapowiedź tego filmiku, już parę osób pisało na Instastories, że znają książkę, bardzo polecają, także podejrzewam, że reszta przepisów też jest fajna. Ciasto gotowe, uformuję takie małe kuleczki. I je mam rozpłaszczać na bułce tartej dopiero. Ok. Pierwszy chrupiący kotlecik gotowy. Masło klarowane nam się nagrzewa. Już ja jeszcze za namową naszego operatora rozpłaszczyłem je troszeczkę, bo podobno były za grube, także kotleciki są te same, tylko je tak delikatnie jeszcze raz w bułce tartej rozpłaszczyłem.
Zobaczymy, jak tam nasze kotleciki już delikatnie się przerumieniają, także je obrócę. Uwaga, 3, 4. Wyglądają troszeczkę jak mój ukochany wyprażany syr. Kotleciki wyglądają na gotowe. Zaraz sprawdzimy, jak smakują. Ok, kotleciki gotowe, z czekaniem nam to zajęło około pół godzinki, także dość szybko. Tutaj Agnieszka pisze, że warto zrobić je sobie z jakąś sałatką, albo że z hummusem też bardzo fajnie smakują. Ja się nie przygotowałem, mam tylko jeden z moich ulubionych sosów, z którym sobie za chwileczkę zjem. A jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę, dla mnie to będzie sygnał, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. I pamiętajcie też o tym, żeby subskrybować kanał, wtedy będziecie na bieżąco. A teraz czas na test kotletów. Dobre, bardzo dobre. Nawet przez płatki drożdżowe smakują delikatnie syrowo, nawet podobnie troszeczkę do wypraszanego syru, o którym wspominałem. Są troszeczkę za gorące jeszcze, ale wciągające. Także przepis. Bardzo fajny, także dziękuję za dobry przepis. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!